Po krótkiej przerwie wracamy do serii Na Mapie, w której przyglądamy się wspólnie geografii różnych krajów oraz regionów i rozmaitym faktom i ciekawostkom, które szczególnie przyciągnęły moją uwagę. W tej serii ukazały się już odcinki o Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Afganistanie i obwodzie kaliningradzkim, a także w nieco innej konwencji o ukraińskim wybrzeżu i o tym, co Rosja ma w środku. Dziś obiecany odcinek o Litwie, kraju, którego dzieje obejmowały tak kontrastujące ze sobą etapy, jak ekspansja terytorialna Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz wcielenie Litwy do Związku Radzieckiego. A pomiędzy tym wszystkim był jeszcze oczywiście etap silnego związku z Polską w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dzisiaj skupimy się jednak przede wszystkim na geografii współczesnej Republiki Litewskiej i spróbujemy wyłowić z niej różne ciekawe fakty i miejsca, choć o historii, zwłaszcza tej dwudziestowiecznej, też trochę będzie. Ogromne podziękowania należą się wszystkim patronom tego kanału. To właśnie dzięki waszemu wsparciu mogą powstawać zarówno takie geograficzne odcinki jak ten, jak i dłuższe produkcje, takie jak niedawny audiobook o tajemniczej wyprawie na Morze Południowe. Także niniejszym bardzo dziękuję patronom, a sam 1,5-godzinny audiobook szczególnie gorąco polecam. A teraz przyjrzyjmy się już naszej bohaterce, której piękno w całej ozdobie widział i opisywał 13-zgłoskowcem pewien wieszcz. A ja postaram się ją opisać za pomocą map. Gdybym się gdzieś pomylił lub przejęzyczył, to jak zwykle będzie errata pod filmem. Litwa jest położona nad Morzem Bałtyckim, pomiędzy Łotwą na północy, a Polską na południu. Na wschodzie posiada długą, pokręconą granicę z Białorusią, natomiast na południowym zachodzie granicę z należącym do Rosji obwodem kaliningradzkim. W związku z tym można powiedzieć, że dość paradoksalnie Rosja jest zachodnim sąsiadem Litwy, mimo że jej główna część położona jest daleko na wschodzie. Litwa jest wymieniana często jednym tchem z Łotwą oraz Estonią, przede wszystkim ze względu na ich położenie, choć także ze względu na wspólną historię. Te trzy niewielkie państwa bałtyckie uzyskały niepodległość mniej więcej w tym samym czasie po I wojnie światowej, a potem wszystkie ją utraciły, także w podobnym okresie, na rzecz Związku Radzieckiego. W latach 90. wraz z upadkiem ZSRR znów jednak niemal jednocześnie ją odzyskały, a w roku 2004 wszystkie trzy dołączyły do NATO i Unii Europejskiej. Litwa jest największym z krajów bałtyckich. Jej powierzchnia wynosi nieco ponad 65 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli minimalnie więcej niż powierzchnia Łotwy i o połowę więcej niż powierzchnia Estonii. Litwa jest też 5 razy większa od obwodu kaliningradzkiego, ale prawie 5 razy mniejsza od Polski. Jej kształt ewidentnie przypomina spłaszczoną Afrykę, albo ewentualnie głowę Iti, choć może wy będziecie mieć lepsze skojarzenia. Ze wschodu na zachód jest tutaj ponad 370 km, a z południa na północ 280. Warto tu zauważyć, że jedynym połączeniem lądowym trzech państw bałtyckich z resztą Unii Europejskiej i NATO jest krótka granica polsko-litewska, licząca zaledwie około 100 km długości. Obszar łączący Polskę i Litwę i jednocześnie oddzielający obwód kaliningradzki od Białorusi to z kolei tak zwany Przesmyk Suwalski, uznawany za bardzo ważne strategiczne miejsce na wschodniej flance NATO. Litwa jest nie tylko największym, ale też najbardziej ludnym spośród krajów bałtyckich. Mieszkają tu wprawdzie jedynie niespełna 3 miliony osób, ale to i tak ponad 2 razy więcej niż w Estonii i o połowę więcej niż na Łotwie. Litwa jest podzielona administracyjnie na 10 okręgów, które dalej dzielą się na rejony oraz rejony miejskie. Jest tutaj dużo małych miasteczek, ale tylko 4 miasta litewskie przekraczają 100 tysięcy mieszkańców, a dodatkowe 4 przekraczają 30 tysięcy mieszkańców. Stolicą i największym miastem Litwy jest Wilno, liczące niespełna 600 tysięcy osób, czyli jest nieco większe niż Poznań i nieco mniejsze niż Wrocław. Wilno jest położone niejako na uboczu kraju, a jego centrum jest oddalone od granicy białorusko-litewskiej zaledwie o 30 km.
Drugim największym miastem jest dwa razy mniejsze od Wilna Kowno, liczące niespełna 300 tysięcy mieszkańców. W okresie międzywojennym, podczas gdy Wilno należało do Polski, Kowno pełniło funkcję stolicy Litwy. Z tamtym okresem wiąże się wiele istniejących do dziś zabytków, w tym na przykład ten pałac, który przez dwie dekady pełnił rolę pałacu prezydenckiego. Trzecim największym miastem Litwy jest Klaipėda, położona nad Morzem Bałtyckim. Liczy 150 tysięcy mieszkańców i znajduje się tutaj główny litewski port, okno na świat dla litewskiego eksportu oraz importu. W północnej części kraju mieszczą się jeszcze dwa następne znaczące miasta, liczące około 100 i niecałe 90 tysięcy mieszkańców, to znaczy Szawle oraz Poniewierz. Z kolei w pobliżu granicy z Polską są położone Olita oraz Mariampol, choć te dwa miasta są już zdecydowanie mniejsze. I wreszcie ósmym największym miastem na Litwie są aktualnie Mažeikiai, położone przy granicy z Łotwą, a które w Polsce są znane przede wszystkim z tamtejszej rafinerii ropy naftowej. Najdłuższą rzeką płynącą przez Litwę jest Niemen. Jest to jedna z najdłuższych rzek wpadających do Morza Bałtyckiego i tylko nieznacznie krótsza od Wisły. Niemen ma swoje źródła na Białorusi. Potem płynie przez południową część Litwy, a w tym przez Kowno. Natomiast na końcowym odcinku stanowi granicę z obwodem kaliningradzkim. W Kownie do Niemna wpływa rzeka Wilia, druga najdłuższa rzeka kraju, płynąca oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, przez Wilno. Natomiast z innych rzek warto wymienić jeszcze Windawę na północy, która płynie dalej na Łotwę, oraz rzekę Świętą, która wpada do Wilii. Oprócz okręgów wynikających z podziału administracyjnego, Litwa jest też podzielona na kilka regionów etnograficzno-historycznych. Najczęściej można spotkać się tu z podziałem na 5 regionów, przy czym ich dokładne granice określane są różnie w zależności od źródła. Dlatego nie przywiązujmy się do tej mapy jako jedynej poprawnej, choć daje ona ogólne pojęcie o położeniu tych regionów. Warto tu zauważyć, że większość z nich wykracza poza granice współczesnej Republiki Litewskiej. I tak na północnym zachodzie mamy Żmudź, którą zapewne pamiętacie z historii i która czasem bywa nazywana też Litwą Dolną. Kiedyś mniej więcej na tym terenie istniało księstwo żmudzkie. Najważniejszymi miastami tego regionu są dzisiaj Szawle, położone na skraju regionu, i Telsze, położone w jego centrum. Żmudź sąsiaduje z drugim ważnym regionem o nazwie Aukštota, nazwanym też Litwą Górną albo Litwą Właściwą. Głównym miastem jest tutaj Poniewierz, oczywiście jeśli nie liczyć Kowna, które jest położone na granicy regionów. Na południowym wschodzie leży z kolei Dzukia, której znaczna część wykracza na obszar współczesnej Białorusi. Najważniejszymi miastami są tutaj Wilno oraz Olita, chociaż według innej konwencji tereny wokół samego Wilna można by nazwać osobnym regionem, to znaczy Wileńszczyzną. Na południe od Kowna, na lewym brzegu Niemna, jest położony region określany w różnych źródłach różnymi nazwami, a są to Suwalszczyzna, Suwalkija, Suduwa, a czasem, zwłaszcza w starszych źródłach, Litwa Zaniemeńska. Dwie pierwsze z tych nazw nawiązują oczywiście do Suwałk, należących do Polski. Suwałki w czasach zaborów były stolicą guberni, która dziś podzielona jest na obszary należące do różnych państw. Wtedy obejmowała jednak spójny obszar, ograniczony od północy i wschodu przez rzekę Niemen. Na pewno kojarzycie mapę Kongresowego Królestwa Polskiego z jego charakterystyczną wypustką na północnym wschodzie, wystającą królestwu niczym głowa na szyi. I to właśnie ta głowa to gubernia suwalska. Współcześnie głównym ośrodkiem miejskim litewskiej Suwalszczyzny jest Mariampol, położony w połowie drogi pomiędzy Suwałkami a Kownem. I wreszcie na południowym zachodzie znajduje się region nazywany Litwą Mniejszą, a czasem też Litwą Pruską, a jego największym miastem jest nadmorska Klaipėda. Spora część tego regionu znajduje się obecnie w obwodzie kaliningradzkim. Z kolei to, co pozostaje po stronie litewskiej na północ od Niemna, to historyczny okręg Klaipėdy, obszar o bardzo ciekawej historii, zwłaszcza w XX wieku. Przed I wojną światową było to terytorium Prus Wschodnich.
po przegranej przez Niemcy wojnie zostało jednak przekazane pod administrację Ligi Narodów, a mandat do sprawowania nad nim kontroli otrzymali Francuzi. Istniały plany utworzenia w tym miejscu wolnego miasta, trochę na wzór wolnego miasta Gdańsk, które mogłoby się nazywać na przykład Wolnym Państwem Kłajpedy. Ale nic z tego nie wyszło, bo w roku 23 niepodległa już wtedy Litwa zorganizowała na tym terenie powstanie, a zaraz potem przyłączyła go do swojego państwa. Kłajpeda była dla Litwy ogromnie ważna, bowiem przez port w Kłajpedzie przechodziła zdecydowana większość eksportu tego kraju, a dodatkowo wokół miasta powstało wiele ważnych obiektów przemysłowych. Rejon Kłajpedy otrzymał autonomię z litewskim oraz niemieckim jako językami urzędowymi i pozostał częścią niepodległej Litwy do marca roku 1939. Wtedy to w wyniku ultimatum i groźby inwazji na cały kraj, władze litewskie zgodziły się jednak oddać go III Rzeszy, ograniczając w ogromnym stopniu dostęp Litwy do morza. Potem, jak wiecie, była jednak wojna niemiecko-sowiecka, ofensywa niemiecka na wschód, ofensywa sowiecka na zachód, aż w końcu w roku 1945 Armia Czerwona zajęła m.in. Prusy Wschodnie. Rejon Kłajpedy został wtedy z powrotem przyłączony do Litwy, chociaż tym razem już nie do niepodległego państwa, a do Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Dziś niepodległa Litwa posiada około 90 km bałtyckiego wybrzeża. Na północ od Kłajpedy rozciąga się 40-kilometrowy odcinek do granicy z Łotwą, z piaszczystymi plażami i znanym kurortem o nazwie Połąga, liczącym 18 tysięcy mieszkańców. Na południe od Kłajpedy do Litwy należy natomiast 50-kilometrowy północny odcinek Mierzei Kurońskiej, a oprócz tego także północne wybrzeża Zalewu Kurońskiego. Mierzeja Kurońska to wąski piaszczysty wał, podzielony pomiędzy Litwę a obwód kaliningradzki. W sumie rozciąga się na prawie 100 km i jest jedną z najdłuższych mierzei świata. Po stronie litewskiej jej szerokość waha się od 1,5 do 3,5 km i znajduje się tutaj kilka miejscowości wypoczynkowych, na przykład Nida przy samej granicy. Cała mierzeja jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i istnieją tutaj dwa parki narodowe, jeden po stronie rosyjskiej, a drugi po stronie litewskiej. Mierzeja słynie z wysokich, piaszczystych wydm, z których najwyższe sięgają 60 metrów wysokości. Kiedyś było ich zresztą więcej i nawet 90% mierzei pokrywał piach, ale po akcji zalesiania tego obszaru w XIX wieku, obecnie 3/4 jej powierzchni zajmują tereny leśne. Po zachodniej stronie mierzei znajduje się otwarte Morze Bałtyckie, natomiast po stronie wschodniej stosunkowo płytki Zalew Kuroński. Zalew ma kształt zbliżony do trójkąta, a na północy łączy się z morzem poprzez cieśninę kłajpecką, wąską miejscami zaledwie na 400 metrów. Przez cieśninę kursuje prom samochodowy, który zapewnia łączność północnej części mierzei z Kłajpedą i resztą Litwy. Zalew Kuroński stanowi Zatokę Bałtyku, ale dość nietypową, bo jego wody są prawie słodkie, a to za sprawą ogromnej ilości słodkiej wody, którą dostarcza Niemen. Niemen, jak wspominałem, jest rzeką graniczną na granicy z obwodem kaliningradzkim, a po stronie litewskiej, tuż przed ujściem do Zalewu Kurońskiego, tworzy rozległą, stale rozrastającą się deltę. Niemen rozwidla się tu na labirynt kanałów i odnóg, a większość tego całego obszaru wchodzi w skład Parku Regionalnego Delty Niemna. Pomiędzy odnogami Niemna znajduje się tutaj kilka wysp, w tym na przykład wyspa Ruś, uznawana za największą wyspę Litwy, choć nie jest jakimś gigantem i ma jedynie około 10 km długości. Znajduje się na niej najniżej położony punkt Litwy, leżący minimalnie poniżej poziomu morza. Kawałek dalej na północ, na końcu 5-kilometrowego półwyspu, znajduje się natomiast przylądek Wente, znany punkt obserwacji ptaków, które w ogromnej liczbie odwiedzają to miejsce. Przyjrzyjmy się teraz rzeźbie terenu Litwy. Litwa to kraj w przeważającej mierze nizinny. Nie ma tutaj niczego, co moglibyśmy uznać za góry, chociaż na wschodzie, wzdłuż granicy z Białorusią, ciągnie się pas terenu położonego nieco wyżej niż reszta kraju.
To właśnie tu, w pobliżu Wilna i niecałe 3 km od granicy z Białorusią, znajduje się najwyższy szczyt Litwy, zwany Górą Augsztocką albo Wysoką Górą. Wbrew swojej nazwie, nie jest to jednak demon wysokości, ani też szczyt wymagający raków czy butli tlenowych. Wznosi się bowiem jedynie na 294 metry powyżej poziomu morza, a żeby przekroczyć magiczne 300 metrów wysokości, wybudowano tu wieżę widokową. Co ciekawe, jeszcze 20 lat temu za najwyższy szczyt Litwy uznawano Józefową Górę, odległą od tej pierwszej o 400 metrów. Wtedy wykonano jednak nowe pomiary i wyszło na to, że sąsiednia Góra Augsztocka jest minimalnie wyższa. Kawałek dalej na zachód, w centralnej części kraju, znajduje się nizina środkowo-litewska, szeroka mniej więcej na 100 km, która ciągnie się łukiem od granicy z obwodem kaliningradzkim aż po granicę z Łotwą. Teren jest tu raczej płaski i poprzecinany licznymi rzekami. Na zachód od tej niziny znajduje się Wysoczyzna Żmudzka. Tu teren ma już charakter lekko pagórkowaty i wznosi się na wysokość 100-200 metrów nad poziomem morza. Na mapie wygląda trochę jak wyspa, otoczona ze wszystkich stron nizinami. Na północ od niej znajduje się nizina Windawy. Na południe nisko położone tereny wokół Dolnego Niemna, natomiast na zachód niziny przybrzeżne, albo inaczej Pobrzeże Żmudzkie. W związku z tym wszystkim, Litwa nie ma więc zapierających dech w piersiach górskich krajobrazów, ale za to ma dużo jezior, które też mają swój urok. W jeziora obfituje na przykład wspomniana przed chwilą Wysoczyzna Żmudzka, a także Pojezierze Dzukijskie na południu i przede wszystkim północno-wschodnia część kraju, w pobliżu granic z Białorusią i Łotwą. Największym jeziorem na Litwie jest długi na 25 km zbiornik Kowieński, położony na wschód od Kowna. Ale to sztuczne jezioro, zbiornik retencyjny utworzony na Niemnie. Warto więc wskazać jeszcze na największe naturalne jezioro całego kraju, a tym jest jezioro Dryświaty, położone na granicy białorusko-litewskiej, w pobliżu Trójstyku z Łotwą. Jest mniej więcej 2,5 raza mniejsze od naszego jeziora Śniardwy, a na jego południowym brzegu, po stronie litewskiej, znajduje się Ignalińska Elektrownia Jądrowa. Wodę do chłodzenia jej reaktorów przez długi czas czerpano właśnie z tego jeziora. Elektrownia powstała w latach 80. i swego czasu produkowała większość energii elektrycznej dla Republiki Litewskiej, a częściowo także dla sąsiednich republik. Niemniej została wyłączona w roku 2009, między innymi ze względu na jej podobieństwa technologiczne do elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W pobliżu znajduje się 20-tysięczne miasto Wisaginia, zbudowane przede wszystkim dla pracowników tej elektrowni, czyli miasto, które odgrywało podobną rolę jak Prypeć dla elektrowni w Czarnobylu. Co ciekawe, do dziś ponad połowę mieszkańców tego miasta stanowią Rosjanie, wobec zaledwie 20% Litwinów. Co wiąże się z tym, że to właśnie rosyjscy pracownicy byli sprowadzani swego czasu do obsługi elektrowni jądrowej. Niemniej jest to jedyne miejsce na Litwie, gdzie mieszka tak dużo Rosjan. No chyba żeby zaliczyć do takich miejsc jeszcze Kłajpedę, gdzie Rosjan jest około 20%. W sumie w całym kraju Rosjanie stanowią jednak zaledwie około 5% ludności, co stoi w dużym kontraście do Łotwy oraz Estonii, w których etniczni Rosjanie stanowią mniej więcej 1/4 mieszkańców. 85% mieszkańców Litwy stanowią Litwini. Najliczniejszą mniejszością narodową w tym kraju są natomiast Polacy i według spisu ludności stanowią ponad 6% mieszkańców Litwy. Zamieszkują przede wszystkim południowo-wschodnią część kraju. W okręgu wileńskim, czyli tak jakby w cudzysłowie w województwie wileńskim, Polacy stanowią mniej więcej 1/4 ludności. W samym Wilnie nieco ponad 16%, a w rejonie wileńskim, czyli czymś w rodzaju powiatu otaczającego litewską stolicę, Polacy stanowią ponad połowę mieszkańców. Ale to jeszcze wcale nie rekord, bo ten należy do sąsiedniego rejonu solecznickiego, położonego przy granicy z Białorusią, który jest zamieszkany przez Polaków w 80%. Teren, na którym mieszkają Polacy na Litwie, pokrywa się w dużej mierze z obszarem, który przed II wojną światową należał do Polski.
Tu mamy mapę, na której pokazane jest terytorium przedwojennej Litwy. Na czerwono zaznaczona jest granica II Rzeczpospolitej, a Wilno znajduje się tutaj po stronie polskiej. Z tym wiążą się oczywiście bardzo ciekawe tematy kształtowania się granic po I wojnie światowej, konfliktu polsko-litewskiego, tak zwanego buntu żeligowskiego i Litwy Środkowej. Ale to wykracza już mocno poza ramy tego odcinka, więc jedynie sygnalizuję, że jest tutaj sporo rzeczy, które warto zgłębić. My pozostańmy za to przy mapie, bo ta konkretna, którą teraz widzicie, kryje jeszcze kilka bardzo ciekawych szczegółów. Po pierwsze, jest tutaj zaznaczony obszar, do którego Litwa rościła sobie pretensje w okresie międzywojennym, oczywiście wraz z Wilnem. Po drugie, obszar przyłączony do niepodległej jeszcze wtedy Litwy w roku 1939, przekazany jej przez Sowietów, a wcześniej odebrany Polsce. Po trzecie, tereny przyłączone do Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej rok później. Wewnętrzna sowiecka granica, która wtedy powstała, w dużej mierze pokrywa się ze współczesną granicą litewsko-białoruską. I tu warto zwrócić uwagę na drobny szczegół. Wystający kawałek Litwy, który powstał w roku 40 i istnieje do dziś. Ma 24 km długości, a u nasady zaledwie 2,5 km szerokości. W środku znajduje się m.in. Dziewieniński Historyczny Park Regionalny, a także miejscowość Dziewieniszki, a większość mieszkańców tej ciekawej wypustki stanowią Polacy. Tak jak już wspominałem w filmie o Białorusi, według legendy, gdy wytyczano tutaj granicę, na mapie leżała fajka Stalina, której nikt nie odważył się ruszyć. I dlatego po prostu obrysowano ją dookoła. Niemniej to oczywiście tylko legenda. Ciekawe są także inne szczegóły tej mapy. Po stronie zachodniej mamy zaznaczony okręg Kłajpedy, o którym już wspominałem. Na północ od niego warto jednak zwrócić uwagę na wyróżniony obszar wokół drugiego litewskiego miasta nadmorskiego, czyli Połągi. Tu ciekawostka jest taka, że od uzyskania przez Litwę niepodległości po I wojnie światowej przez mniej więcej 3 lata ten nadmorski teren należał do Łotwy, co było dziedzictwem dawnego podziału administracyjnego Imperium Rosyjskiego. Czyli innymi słowy, skoro Połąga należała do Łotwy, a Kłajpeda w tym czasie była administrowana przez Ligę Narodów, to Litwa przez krótki czas była całkowicie odcięta od morza i stanowiła kraj śródlądowy. W roku 21 nastąpiła jednak wymiana terytorialna. Litwa otrzymała okolice Połągi, a Łotwa w zamian kilka obszarów przygranicznych i w ten sposób Litwa jednak zyskała dostęp do Bałtyku. Przyjrzyjmy się teraz różnym ciekawym miejscom na całej Litwie, zaczynając od miejsc przyrodniczych, a kończąc na zabytkach i miastach. Tu mamy mapę różnego rodzaju rezerwatów, których jak widać jest całkiem sporo. Nas najbardziej interesują tu parki narodowe, których na Litwie jest 5. O jednym już trochę wspomniałem, to znaczy o Parku Narodowym Mierzei Kurońskiej. Kawałek dalej, na północnym zachodzie kraju, znajduje się Żmudzki Park Narodowy, pełen lasów i jezior. Na wschodzie, na drugim głównym litewskim pojezierzu, znajduje się natomiast Augsztocki Park Narodowy, najstarszy na Litwie, w czasach sowieckich zwany Litewskim Parkiem Narodowym. W 3/4 pokrywają go lasy, jezior jest tu ponad 120, a w tym także najgłębsze na Litwie jezioro Tauroginie. Dalej na południu i nieco na zachód od Wilna znajduje się Trocki Historyczny Park Narodowy, łączący walory przyrodnicze z ważnymi zabytkami. Stare Troki, obecnie niewielka wieś, pełniły kiedyś funkcję stolicy Litwy. Natomiast Troki były później stolicą województwa trockiego, wchodzącego w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. W parku znajduje się ponad 30 jezior. Największym z nich jest jezioro Galve. I to właśnie na jednej z jego ponad 20 wysp leży słynny zamek, połączony z lądem drewnianym mostem. Zamek został wybudowany na przełomie XIV i XV wieku przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda. W późniejszych wiekach został jednak zniszczony, a odbudowano go dopiero w czasach sowieckich. Ale to nie jedyne ciekawe miejsce w tej okolicy. Jest tu też wiele innych historycznych budowli, w tym na przykład pozostałości drugiego, starszego kompleksu zamkowego na pobliskim półwyspie.
Kawałek dalej na południe, nad Niemnem i przy granicy z Białorusią, znajduje się piąty, Dzukijski Park Narodowy. Jest to największy park narodowy Litwy i prawie w całości porośnięty jest lasem, który stanowi część Puszczy Dajnawa, jednego z największych kompleksów leśnych na Litwie. Znajdują się w nim mokradła i ponad 40 jezior, a także obszar pokryty wydmami. Przy okazji warto tu dodać, że lasy zajmują około 30% powierzchni całego kraju. Litwa ma jednak wiele do zaoferowania nie tylko miłośnikom przyrody, ale też miłośnikom atmosfery starych miast. Tu wyróżnia się przede wszystkim Stare Miasto w Wilnie, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z mnóstwem uliczek, pałaców i kościołów. Z ciekawych miejsc warto tutaj wymienić na przykład Aleję Giedymina, Plac Katedralny, Ostrą Bramę ze słynnym obrazem i Basztę Giedymina, położoną na Górze Zamkowej w pobliżu miejsca, gdzie rzeka Wilejka wpada do Wilii. Dawniej mieścił się tutaj zresztą cały duży kompleks zamkowy. Na wschód od Starego Miasta, po drugiej stronie rzeki Wilejki, leży z kolei Zarzecze, uznawane często za jedną z najbardziej urokliwych części Wilna. Oczywiście pełne zabytków jest także Kowno, pełniące kiedyś przez pewien czas funkcję stolicy Litwy, a także nadmorska Kłajpeda, licząca kilkaset lat. Na południu, w pobliżu granic z Białorusią i Polską, znajdują się z kolei Druskieniki, 12-tysięczne miasteczko, od ponad dwóch wieków cieszące się sławą znanego uzdrowiska. Co ciekawe, poprawną polską pisownią tego miasta, według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych, jest pisownia przez jedno N, czyli Druskieniki, a nie Druskienniki, chociaż pisownia przez dwa N jest także bardzo rozpowszechniona. Dalej na północ, pomiędzy Wilnem a Kownem, znajduje się Kiernów. Obecnie jest to niewielka wioska, ale jakieś 800 lat temu to miejsce pełniło funkcję stolicy Litwy. W miejscu, gdzie niegdyś istniał gród, obecnie znajduje się kompleks archeologiczny, wpisany na listę UNESCO. Z kolei na północy Litwy, w pobliżu Szawli, znajduje się Góra Krzyży. Krzyże zaczęto tu wznosić po powstaniu listopadowym, a dzisiaj ich liczba jest szacowana na jakieś 100 do 200 tysięcy. Na Litwie istnieją trzy główne międzynarodowe lotniska. W Wilnie, Kownie oraz Połądze nad morzem, 30 km od większej Kłajpedy. Główne trasy drogowe prowadzą na osi wschód-zachód z Kłajpedy do Kowna i Wilna, a dalej do Mińska na Białorusi, a także na osi północ-południe, z Rygi na Łotwie przez Poniewierz i z jednej strony do Wilna, a z drugiej do Kowna i do granicy z Polską. Kraj posiada też sieć kolejową, łączącą główne miasta, przy czym zdecydowana większość tras kolejowych funkcjonuje w standardzie szerokotorowym, tak samo jak w innych państwach bałtyckich i w Rosji. Tu warto jednak wspomnieć o budowanym nowym szybkim połączeniu kolejowym o nazwie Rail Baltica, które docelowo połączy Warszawę z Kownem, Rygą oraz Tallinem. Ta linia jest budowana w normalnym rozstawie szyn, to znaczy takim jak w Polsce, a według aktualnie dostępnych informacji, po jej ukończeniu podróż z Warszawy do Kowna ma trwać około 3,5 godziny, a z Warszawy do Tallina niecałe 7. W dalszej przyszłości linia mogłaby być przedłużona aż do Finlandii poprzez podmorski tunel Tallinn-Helsinki, co zapewniłoby Finom połączenie z tą częścią Europy, z pominięciem przeprawy promowej i z pominięciem Rosji. Podobnym projektem do Rail Baltiki jest Via Baltica, czyli powstająca szybka trasa drogowa łącząca Polskę z krajami bałtyckimi. Zapraszam Was do trzech rzeczy. Po pierwsze, jeśli tylko możecie, to do wsparcia kanału na Patronite, co pozwoli mi na jego utrzymanie i rozwój. Po drugie, do zobaczenia dwóch odcinków o sąsiednim obwodzie kaliningradzkim, albo innych odcinków z serii na mapie. I wreszcie po trzecie, do posłuchania jednego z audiobooków, opowieści dostępnych na tym kanale, a przede wszystkim do posłuchania historii tajemniczej wyprawy Marion Dufresne.